Pani marszałek, Wysoka Izbo, w Polsce są 23 okręgowe izby lekarskie. Ile z nich pozytywnie wypowiada się o proponowanych przez was zmianach? Chciałabym, żeby państwo powiedzieli głośno na tej sali, jaka to jest liczba. Ile stowarzyszeń, fundacji pozytywnie oceniło tę zmianę ustawy? Czy odbyły się konsultacje społeczne? Chcecie robić porządek? Róbcie, ale przesuwajcie zadania z ministerstwa do Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z pieniędzmi, a nie tak jak w tej ustawie. Czy jej autorzy zgłębili się w finanse Narodowego Funduszu Zdrowia? Czy ktoś z was policzył, czy Narodowy Fundusz Zdrowia stać na to? Czy finanse funduszu udźwigną ciężar powierzonych zadań bez szkody dla pacjentów? To bardzo szkodliwa ustawa, która nadaje się wyłącznie do kosza. Dziękuję. Dziękuję bardzo.